halo, słuchajcie, słówko dzisiejszego odcinka to der Regen, czyli deszcz. I żeby opisać pogodę taką jak dzisiaj, możemy powiedzieć es regnet, czyli pada deszcz. Ewentualnie es ist regnerisch, czyli jest deszczowo. Lub też es gibt Regen, czyli jest deszcz. I pamiętajcie, wychodząc w taką pogodę z domu, zabieramy ze sobą parasol, czyli der Regenschirm i oczywiście die Regenjacke, czyli kurtka przeciwdeszczowa. I w Niemczech mamy nawet miasto, w którego nazwie występuje słowo Regen. Chodzi mi tutaj o Regensburg. Miasto Regensburg liegt im Bundesland Bayern, czyli miasto Regensburg położone jest w Bawarii. A inne słówka, w których występuje słowo Regen, to der Regenwald, der Regenbogen, no i oczywiście die Regenrinne. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Z deszczowego Białegostoku pozdrawiam Was ja, Łukasz Krawczyk. Tschüss!